Grzegorz Kajdanowicz, dobry wieczór Państwu, witam w Faktach po Faktach, witam Państwa, witam naszych pierwszych gości. Poseł Ryszard Petru, Polska 2050, trzecia droga, dobry wieczór. Dobry wieczór. Senator Krzysztof Kwiatkowski, Klub Koalicji Obywatelskiej, dobry wieczór. Witam pana redaktora, witam wszystkich telewidzów. Panowie, poważna sprawa na początek. Jest wniosek do marszałka Sejmu o zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie pana posła Marcina Romanowskiego. To jest poseł Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Będzie głosowanie w Sejmie nad uchyleniem immunitetu. Pan będzie głosował, panie pośle, jak pan zagłosuje? Będę głosował oczywiście za. Uważam, że to się dobrze dzieje, dlatego że mamy 11 zarzutów. Mamy ewidentnie nagrania, które wskazują na to, że była to grupa przestępcza. I rozumiem, że prokuratura zebrała odpowiedni materiał. Zabranie immunitetu, postawienie zarzutów i potem decyduje sąd, czy będzie aresztowanie. Ale uczciwa to... droga w państwie demokratycznym. Immunitet nie może bronić. Z niezawisłymi sądami. Tak jest. Immunitet nie... To nie jest tak, że jak zabierzemy mu immunitet, to on od razu jest w więzieniu. Nie. On ma całą drogę, będzie się bronił. Natomiast w tym przypadku sprawa wydaje się dosyć oczywista. Tam jest zarzut grupy zorganizowanej grupy przestępczej. Dlatego tu bo jest tymczasowe aresztowanie potencjalnie. Ale to jest uzasadnione, uważam. Natomiast pamiętajmy o tym, że to jednak sąd zadecyduje, czy to aresztowanie będzie. Tak. I Polacy oczekują, ale my wszyscy byśmy chcieli wiedzieć dokładnie, co się wydarzyło, kto był w tym jeszcze uczestniczył. W związku z tym najwyższy czas, żeby iść dalej. Natomiast chcę podkreślić jeszcze, że to nie jest automat, że on zostanie skazany, bo trzeba to jeszcze udowodnić będzie. Do tego bardzo długa droga. Ja tylko już panie senatorze oddaję głos, tylko dodam do tych liczb, o których pan mówił. 112 milionów złotych to jest ta kwota, na którą opiewa to potencjalne przestępstwo. Panie senatorze, prezes Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość, wygląda na to, że bronią pana Romanowskiego, pana posła Romanowskiego. Pytanie, jak długo będą go bronić? Panie doktorze, mogą być nawet nie jedno, a dwa głosowania, w zależności od tego, jak jest sformułowany wniosek prokuratora generalnego, bo tu są dwie czynności, które musi podjąć Sejm. Osobną kwestią jest sprawa uchylenia immunitetu, osobną kwestią jest zgoda na tymczasowe aresztowanie. Nie widziałem jeszcze wniosku. Wniosek może być jeden i wtedy może być głosowane łącznie, ale w praktyce mogą być to także dwa odrębne głosowania, czyli głosowanie ze zgodą na uchylenie immunitetu posłowi Romanowskiemu i zgodą na tymczasowe aresztowanie. Gdyby tej drugiej części nie było, to samo uchylenie immunitetu uniemożliwiałoby prokuraturze zastosowanie takiego środka zapobiegawczego, jakim jest tymczasowy areszt. A w tym przypadku mamy szkodę znacznych rozmiarów, ponad 112 milionów złotych. Mamy zorganizowaną grupę przestępczą. Dlaczego? Jedną z cech zorganizowanej grupy przestępczej jest działanie w zmowie, w porozumieniu, ale także w zakresie czego? Usuwania śladów popełnienia przestępstwa. Wszyscy pamiętamy te rozmowy uwiecznione na nagraniach, jak czyścić skrzynkę mailową, czy uda się ją wyczyścić skutecznie, co zrobić, jak odpowiadać na pytania. Przede wszystkim jak organizować te konkursy, żeby on samemu tego nie robił. Tak jest, to jest kolejna rzecz. Mamy też w zeznaniach świadków, bo tu mam materiał dowodowy w postaci nagrań, mamy materiał dowodowy w postaci zeznań świadka i mamy w zasadzie oskarżonego, ale także tego, który mówi o okolicznościach tego zdarzenia i mamy materiały, które przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości z toczących się różnych postępowań konkursowych. Ja sam składałem osobne zawiadomienie, bo tam dodatkowo naruszono jeszcze przepisy, które mówiły o obowiązku zasiadania w komisji konkursowej przedstawicieli organizacji społecznych, 3-tygodniowym wyprzedzeniu przed konkursem. Wszystkie te warunki zostały złamane w tym przypadku. Prawnik woli o prawie mówić, więc ja wracam do pana, panie pośle, z tą polityką. No, na pytanie, właśnie, ale to krótko w takim razie. Adam. Prezes Kaczyński będzie bronił jeszcze przez chwilę wyjście z suwerennej Polski, to co uzna za wartościowe, jak poseł Janusz Kowalski, który napisał jeden z rozdziałów książki biograficznej o Lechu Kaczyńskim, a na końcu w oślej ławce będzie chciał zostawić Zbigniewa Ziobro, Marcina Romanowskiego, pana Wosia, tych, którzy bezpośrednio odpowiadali za Fundusz Sprawiedliwości. Na końcu powie, żeby oddalić odpowiedzialność, to suwerenna Polska. Zobaczymy, jak długo, dużo osób pociągnie za sobą pan Romanowski, bo zorganizowana grupa przestępcza oznacza, że było tam więcej osób. I pytanie jest takie, chyba główne, co z panem Ziobrą? Czy był? I czy podejrzewamy, że uczestniczył w tej grupie przestępczej. Pytanie jest, czy to, są na to dowody i papiery. A może pan Romanowski będzie współpracował z prokuratorem i z wymiaru sprawiedliwości? I może. W związku z tym dużo zależy od tego, jak daleko, ile osób za sobą pociągnie. I zakładam, że z tej suwerennej Polski mało co zostanie, prawdopodobnie nic, ale chciałbym, żeby i Polacy też chcą, żeby prawda wyszła na jaw, żebyśmy dokładnie wiedzieli, jak te pieniądze były roztrwonione. Ale druga kwestia,
żeby Widziąwski wyciągnęła PKW, Państwowa Komisja Wyborcza. To o tym będziemy rozmawiać w drugiej rozmowie, bo mamy ważne. Członka PKW. Bo mamy... to jest bardzo ważne. To jest 112 milionów, wie pan, ja mam złe doświadczenie z PKW, kiedy za błahostkę można było stracić. Tak, i Nowoczesna 28 miała... milionów, a tu mamy 112 milionów bokiem finansowana kampania. Ja złożyłem wniosek do Państwowej Komisji Wyborczej, wspólnie przygotowany z Obserwatorium Wyborczym, ze społecznikami, 60 stron udokumentowanych imprez finansowanych ze środków publicznych, na których promowali się wyłącznie kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. Ja jeszcze... Nie mam żadnej wątpliwości, że subwencja 30 milionów złotych rocznie dla PiS-u absolutnie powinna, ja jeszcze oddam powinna na sekundę, na sekundę głos panu Marcinowi Romanowskiemu, bo on oświadczył tutaj, że to jest polityczna ustawka i zemsta Tuska i Giertycha, że to jest zemsta za ściganie przestępczej działalności bliskich współpracowników. No jest tego trochę, że zarzuty opierają się na insynuacjach Tomasza Mraza, który działa jak prowokator i tak dalej. Takie jest oświadczenie. Poznamy wniosek, będzie 11 zarzutów, nie będzie już w stanie się w ten sposób bronić. To jest taka obrona polityczna, a nie merytoryczna. Punkt po punkcie powinien pokazać sobą nieprawdą, ale jeszcze raz, zdjęcie immunitetu daje mu możliwość obrony przed sądem. W związku z tym to nie jest tak, że... Może powinien się go zrzec. Albo powinien się, pan Szłapka się zrzekł teraz, pan poseł Szłapka zrzekł się immunitetu w kontekście kolizji drogowej. Tutaj pan też powinien się zrzec, no bo przecież jest, jeżeli jest niewinny, to czego się obawiać?